Przedstawiam Państwu szlifierkę do gipsu. Co to za firma? PowerMat. PowerMat. Kupiona na Allegro, tak? Koszty były około 350 zł z przesyłką. Odkurzacza nie podpięliśmy, gdyż być może nie trzeba będzie, bo jest ta szlifierka wyposażana w taki worek właśnie, który się zawiesza na ramieniu. Wąż. No i ona tutaj dmucha w ten wąż. Jest regulacja. Widzimy regulację. Regulacja ciągu, tak? Regulacja ciągu powietrza oraz regulacja obrotów. Regulacja obrotów, tak? No to zobaczymy. To jest nasza pierwsza próba. Z takim urządzeniem. Wow! Trochę za mocno przydarło, tak. Trzeba... Za mocno. Mniej musisz dociskać chyba. To chyba samo tak zostało. Tak? Zostało, tak? No to zmniejsz może ciąg. Może obroty. Siły ciągu, no. Może siła ciągu, zmniejszymy siłę ciągu. O, ale tak. No, teraz jest dobrze chyba. Aha. Papier rysuje, a jaki jest 180? 180. Gradacja papieru 180. Także no dość drobny papier, tylko że tak ładnie chyba miękka. Ale wszystko ładnie. Ale tak jest dobrze, no fajnie. Ładnie. No wszystko, zajebiście. Chyba szybciej niż tym, nie? Zdecydowanie. Zręcznie. Tylko że są te ryski. To jeszcze można potem poprawić jakimś, nie wiem, gąbką ścierną. Gąbką nie będziemy poprawiać, zmienimy papier. Na mniejszy jeszcze. Aha. Zmiana papieru w takiej maszynie jest banalnie prosta. Tak, trwa. Odklejamy rzep. Ułamki sekund. Odklejamy rzep. I przyklejamy nowy. Bardzo ładnie, dostatecznie. Wszystko jest idealnie. Według nas, proszę, teraz lecimy w tą stronę. Wszystko jest idealnie. Natomiast żarówka tak dobrze działa, że jak przyłożymy ją z bliska, widać delikatne rysy po papierze ściernym, no, które są praktycznie niezauważalne dla oka. Tak wygląda ściana wyszlifowana naszym urządzeniem. Czyli jest dobrze. Rogi oczywiście trzeba było doszlifować ręcznie gąbką do szlifowania.